No i nasz piękny tutaj Erandir w kostiumie klauna zaprasza was do kolejnego już odcinka. No i co nas czeka? No, troszeczkę entów do wybicia, do ulecz mieli jeszcze do zebrania. Więc zabieramy się już od razu do roboty, nie będziemy tutaj marnotrawili czasu. I co? I szykujemy się powolutku do lusterek. Jeszcze nie w tym odcinku, bo troszeczkę niski level, choć mógłbym to nadrobić szybciutko, ale to nie o to chodzi. Więc zastanawiam się na razie, jak to zrobić, jak to ogarnąć, żeby było dobrze. Ale już właśnie coś mi przyszło do głowy, bo tak sobie tylko wystarczyło popatrzeć tutaj na tej misji obok. To mamy tutaj już widoczną misję Los Gumasa i to jest misja na 35 level, więc jednak zrobimy tak, że sobie zrobimy level 35 na jednej, na drugiej profesji. I wtedy pójdziemy do lusterek. No, tak myślę, bo tak naprawdę widzicie, misja jest na 35 level, ale to chodzi o to, żeby 6 ludzi miało 35 level i poszło tam. A więc idąc sam na 35, to już wyzwanie. Ale nadal liczę na to, że mój ekwipunek jest na tyle solidny, że dam sobie radę. A jeśli nie dam, to będzie tylko oznaczało jedno. Trzeba znaleźć nowy ekwipunek. Może nie tyle znaleźć, co zainwestować w nowy ekwipunek, bo to bardziej tak działa. Niestety. Dobra, idziemy tutaj przy okazji też. A niedźwiedzie też mamy do wybicia, więc bijemy i niedźwiedzie, i w sumie... A, mam tylko jeden taki nienaruszony znaleźć, ale on tak szybko pewnie nie wypadnie. Mięsko... Pazura też weźmiemy, a co tam? Najpierw jak będziemy do Istry przechodzić, to wszystko wale i już. Sok dojrzałego Enta. Wypadł? Nie wypadło. Szkoda. Także troszeczkę będzie trzeba tutaj powybijać tych istotek biegających. No trudno się mówi. Ale to tak naprawdę ostatnie wybijanie chyba tutaj tych entów, skorpionów. No z tym mięsem to też tak dziwnie. Myślałem, że będzie wypadało, chyba że to z konkretnego niedźwiedzia wypada, to znaczy, że konkretne niedźwiedzie mam pozabijać. Gdzie to jest? W sumie nie widzę, no nieważne. Chociaż nie, no przecież wszędzie są kropki czerwone, więc o, to też powinno z tego być mięso jakieś. O jest, akurat tu wypadło, no i dobrze. Ze skorpiona nic nie wypadło. Niestety. Pyszne niedźwiedzie mięsko mamy. Pyszne niedźwiedzie mięsko. Tak, z każdego powinno być mięcho. Z tego też widzę. No i jest. Skorpion. Ja chcę tylko twój pancerz, nic więcej.
Był tu, nagle jest tu. Też fajnie. Ważne, że nie żyje. Tyle, że nie dostałem to, co bym chciał. Może teraz? Też nie. A może z tego? Kolego, też nic z tego. No, ciekawe ile procent szans mam na to, że wypadnie. O, pojawił się kolejny skorpionek. Daj mi proszę pancerz, daj mi pancerz. No i nie ma runa. Alfred. Jonathan Kwak. Znacie tą bajkę? Tu mamy niedźwiady, więc będziemy mięcho może mieli. Niedźwiedź kudłaty, tam też jest kudłaty. O, Borofar? Tak jest, znowu się pojawił, ale z niego mięsa nie będzie. A, z tego Enta już mamy wszystko. Zostały nam Ent Nowiu i Ent Wędrowny. Ent Nowiu i Ente Wędrowna. Trzeba przyznać, że nawet czasem fajne przedmioty wypadają. Z czego jestem troszeczkę zdziwiony, no ale fajnie. Wiecie, no taki granatowy przedmiocik to już jest jednak dosyć dobry i można coś tam z tym zdziałać. Nie jest to oczywiście epicki, jakiś tam fioletowy, tak, przedmiot, no ale jak nie ma fioletowych, to takie są też dosyć dobre. Jakby je wystatować czy coś, też będą ciekawym. Co jest z tym mięsem? Wracamy powolutku tą stroną. Przy okazji jeszcze tam gdzieś jakieś może niedźwiadki się będą, bo powinny się zrespić, więc mięso powinno się też znaleźć. Ule gdzieś tam będą, więc no i enty przede wszystkim. Dojrzały już mnie interesuje, tylko entnowiu i wędrowny. No tak, niedźwiadki są, tak jak mówiłem. O, jest tutaj też ul. Więc od ulu zaczniemy. A masz. A, jeszcze zapomniałem, skorpion, przecież ten głupi pancerz nie chce wypaść. Może teraz?
Też nie. Podejrzany proszek. Nie chcę podejrzanego proszku. Wszędzie dojrzałe. A gdzie są nowiu? Dojrzały. Udało się. Mamy. Dobra, to jedna misja jest. Jeszcze jeden ul gdzieś trzeba znaleźć. A widzę, że już są w pobliżu też nawet dwa, więc spoko. Co, zebrał ten ul, czy nie zebrał go? I tylko te enty. O, widzę entanowiu. Okej. Te enty tylko ogarnąć i będziemy mieli prawie wszystkie misje zrobione. Pytanie, czy coś jeszcze będą chcieli od nas? Jest wędrowny, skorpiona nie potrzebujemy już. Idziemy po ul. Dobra, pozostałe enty mogą być po drugiej stronie, tam przy Gorzelni, więc będziemy w tamtym kierunku szli. Przy okazji będziemy mieli do oddania misję. No i tu do obozu trzeba jeszcze podejść, bo tu też chyba mamy do oddania misję. Tak, tu jeszcze muszą być misje, tak mi się przypomnę. Przecież ten król tych biesiorośli jeszcze musi być do wybicia. Mam nadzieję, że tam się... Demoniczna Mara? Ktoś tutaj uciekał. W sumie tak, była taka misja tutaj też na Demoniczną Marę, którą będę musiał zrobić. Więc jeszcze parę misji przed nami będzie. Dokładnie tak, muszę dusić niedźwiedzie łapy w pyłku biesiorośli przez godzinę, potem będę mógł wreszcie spróbować tego dania. Bardzo dziękuję. Ależ proszę, dobra, potrzebuję jeszcze jednej rzeczy. Niedaleko obozu są czerwone skorpiony, zwane skorpionami Krum. Ostatni składnik, którego nam brakuje, to tłuszcz z ich ciał. Marynuj niedźwiedzie łapy w pyłku biesiorośli przez godzinę. Smaż je ostrożnie w tłuszczu z czerwonego skorpiona. Danie z niedźwiedzich łap gotowe. Proszę, pomóż mi zebrać 12 łyżek stołowych oleju z czerwonych skorpionów Krun. Oczywiście za znów dam ci odpowiednią nagrodę. Gdybyś powiedział wcześniej, to bym ci przyniósł. Bo już trochę tych powybijałem przecież. Dobra. Pendok. Dziękuję za pomoc. Oto obiecana nagroda. Dobra, weźmiemy gotówkę, a co tam? Dobra, czyli to mamy, to mamy. Czyli co, dalej zabijamy enty, ale nie te. I skorpiony.
I jeszcze trzy pyszne mięska z niedźwiedzi. O, nie ma mięsa. Jak on się ruszał? Ej, enciki, o tutaj ktoś też biega. Ent, czego chcesz? Jeszcze tylko 9 łyżek oleju. Dwa mięsa. Niedźwiedzia. Tak, tak, tak. To mamy skorpiona i niedźwiedzia, więc może się trafi jedno i drugie. Dobra, mięsko już jest całe. Czerwony skorpionik. Jeszcze tylko 8. Tego enta możemy zostawić. Tego możemy zostawić. Tego też. Tego też. Mamy skorpiony. Dwa skorpiony naraz. Pięknie. Tego enta nie potrzebuję. Pam, pam, pam. Da, da, ro, ro. Te enty. Wszędzie są te, których już nie potrzebuję. O, znalazł się jeden. A, masz. Potrzebuję soczku. I od ciebie też. To jeszcze tylko ent wędrowny. Gdzieś tu mamy wędrownego, tu jest nowiu. Nie. Dojrzały. Ent wędrowny. Ła, mamy wędrownego i drugiego, więc może będę miał szczęście i będzie wszystko. No i pięknie. Enty załatwione. Zostają skorpiony. No i reszta misji, z tego co widzę, to jest na cmentarzysku Luster. No i pewnie jeszcze dojdą misje po tym, jak oddam, więc idziemy od razu, oddamy to, co możemy.
silny jak niedźwiedź. Dzięki, kiedy tylko na ciebie spojrzałem, wiedziałem, że sobie poradzisz. I wielkie dzięki za mięso niedźwiedzia. Oto mały prezencik, nie zapomnij częściej nas odwiedzać. No i pięknie. Jeszcze trzeba zejść na dół. Tak czy nie? Myślę, że tak. Jest. Bardomi. Och. Nietknięty pancerz skorpiona. Cudownie. Ale na pancerzu widzę jakieś dziwne wzory. Co takiego? A więc skorpiony Krun rodzą się takie? Rozumiem. Cóż za zdumiewające stworzenie. Proszę o tobie, cenna nagroda. To będzie moje najsławniejsze dzieło. Audi, a co ty mi powiesz? Orety, masz dla mnie agentów. Cudownie, no zdziwiony, no chciałeś, to masz, nie? Posiadam niewiele funduszu, żeby płacić ludziom, którzy mi pomagają. Skoro chciało ci się pofatygować po ten sok, to z przyjemnością zapłacę ci za twoją ciężką pracę. Dziękuję za pomoc. Już myślałem, że mi nie zapłaci. Dobra, czyli to mamy ogarnięte, to ogarnięte. Lecimy dalej z misjami. Pięćdziesiąty level. Ale tylko... Serio? Ja nie wiem, jak można nie mieć misji zrobionych, a mieć już taki level. Potem ciężko się je robi, o to mi chodzi. Bo można łatwo coś pominąć. Dlatego widzicie, w jaki sposób ja tutaj staram się te misje ogarniać. Dobra, to jeszcze polecimy tutaj, do Eno. Do Eno i tam musimy... Do Eno. Do Eno. O, i skorpioniki jeszcze, tak? A tak. No to bijemy skorpioniki w takim razie. Jeszcze dwa. Jak dobrze pójdzie. Proszek zamiast oleju też może być. Olej w proszku. Jeszcze jeden. Nic z tego. No i olej już mamy cały. To lecimy do Eno. O, z nim chyba będzie trzeba wrócić do gorzelni, tak? Dobrze zrozumiałem tę misję? Może źle coś zrozumiałem, jak to czytałem. No ale trudno. Zobaczymy. Rytuał oczyszczający. Bardzo dobrze, właśnie tego nam trzeba. Na dodatek wysoka jakość. Tylko używając materiałów najwyższej jakości da się wytworzyć czysty, święty wosk, który jest niezbędny do przeprowadzenia procesu oczyszczającego. Dobry początek.
szybko. Oto 5 dawek oczyszczającego zielonego dechu. Z najwyższym trudem udało mi się uzyskać czystą energię. Wykorzystałem do tego święty wosk, który powstał z materiałów, które dostałem od ciebie, żeby przedłużyć żywot besty. I przywrócić Aslan pierwotną moc. Musisz zakopać zielony dech pod północnym ołtarzem, zachodnim ołtarzem, południowym ołtarzem, wschodnim ołtarzem i ołtarzem życia w Lesienowiu. Wierzę w twoje zdolności, a teraz ruszaj. Jeśli uda ci się tego dokonać, plemię Quillana będzie ci dozgodnie wdzięczne. To po ciebie posłali? Niech tak będzie. Las wszystko mi powiedział. Uwierz mi, ty to zakończysz. Ten badacz wcale nie zginął. Umarł. Pochowałem go w niedalekim grobie. Którejś nocy padł przed moimi drzwiami cały we krwi. Dlaczego do mnie przyszedł? Może dlatego, że tylko w moim domu o tej porze paliło się światło. Sam nie wiem. Nie udało mi się go uratować. Mogłem tylko obiecać, że spełnię jego prośbę. Powiedział, że odkrył źródło niezwykłych fluktuacji magii i że, że zakopał dowód pod prawdawnym ołtarzem na środku Jeziora Wiecznej Ciszy. Chciał, żebym przekazał ten dowód jego partnerowi. Ale potem zobaczyłem, po tym jak go pochowałem, zamierzałem wykonać tę prośbę, ale wtedy ujrzałem straszną bestię i kogoś w długiej szacie szukających czegoś w Lesienowiu. Domyśliłem się od razu, że szukają martwego badacza. Niestety, kiedy go zauważyłem, ten w szatach na mnie spojrzał. Wiem, że teraz mnie obserwuje, dlatego musi mi pomóc ktoś, kto poradzi sobie z tą straszną bestią. Dlatego potrzebuję twojej pomocy. Poszukaj prawdawnego ołtarza w Jeziorze Wiecznej Ciszy, znajdź to, co badacz tam ukrył i oddaj to Audiemu w karczmie Gorzelnia. Proszę, uważaj na siebie. Ten, kto mnie obserwuje, mógł zwrócić uwagę i na ciebie. I tutaj też to już czytaliśmy, więc okej. Okay. Dobra, lecimy do obozu i w sumie jak coś po drodze będzie do zrobienia, to też zrobimy. Tam gdzieś to jezioro chyba będzie, czy coś, nie? Tak mi się wydaje. I ołtarze. O, tu jest w sumie ołtarz. O. Tu mamy ołtarz wschodni. Czyli jak tu jest wschód, to w tamtą stronę chyba będzie zachód, nie? Dobrze mi się wydaje, czy nie? Albo inaczej, jeżeli będziemy wiedzieć, gdzie jest wschód i zachód, to potem będziemy wiedzieć, gdzie jest północ i południe. Tu jest wschód. To tu będzie zachód. Czyli w sumie to nie w tą stronę. Ha! Widzicie, to tak nie działa jednak. Tu był wschód. No to lecimy, zobaczymy. Zobaczymy, co znajdziemy. O tak, to powiem. Tu jest jeziorko, więc jeszcze jeziorko sobie ogarniemy. Chyba o to jeziorko chodziło, czy nie? Ołtarz bóstwa źródlanej wody. A. Ale tu nic nie mogę zrobić. Trudno. O! Tutaj coś się pojawiło. Jest. To jest ołtarz życia. Czyli tu mamy ołtarz życia, tu był wschód. No, dobra, poszukamy. Poszukamy, ale to w następnym odcinku. Teraz polecimy do obozu po prostu. Bo pół godzinki minęło.
Więc czas na zakończenie odcinka. Borofar. A tu mamy obóz i dajemy 12 łyżek oleju z skorpiona luk. I luk będzie robił nam łapy niedźwiedzia do zjedzenia. Ła! Materiały są już gotowe. Bardzo dziękuję. Kiedy te pyszne niedźwiedzie łapy będą gotowe, zamierzam sprzedawać je w Gorzelni. Jeśli chcesz ich spróbować, przyjdź tam i kup trochę ode mnie. Weź to. Oto obiecana nagroda. I pięknie. Misja oddana. Więcej się tutaj nie pojawiło. Czyli zostały nam tylko Eno i Gorzelnia. I tak naprawdę tu coś się pojawiło. Co to jest? A, Wyżyna Istra. I Wyjące Góry. Dimitri Wiatroszept. Co? Aha, to jest ten... Co to są za misje? No pewnie jakieś z eventów. Więc na razie olejemy. Istra, kanion. No, dobrze idzie. Dobrze idzie. Więc co? Ano to, że jak się wam podoba, to lajkujcie oczywiście. Piszcie też komentarze. Puśćcie też w dalszą gdzieś tam przestrzeń internetu linki do kanału. A ja wam dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia. Do zobaczenia, cześć!